dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Nie wiem,
Syna Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo, Twojego i Chwały. Tak jest Chryste. Ty powiedziałeś sobie na Słowo, Bogu i nam zostaje na Bogu i nam zostaje. Prosimy Cię i zważaj na grzechy nasze, lecz na miarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą, na pewno Jego próbuję doprowadzić.
księże biskupie Stanisławie, to, że przebywasz, to jest dla nas umocnieniem. Wprawdzie, że te objawienie, jakie otrzymała siostra Faustyna, święta siostra Faustyna, potwierdzone są przez Kościół i Twoje przybycie, Twoim autorytetem jako biskup nas w tym przekonaniu utwierdzasz. Za to Ci dziękuję, że jesteś tutaj razem z nami. Bóg zabrać. Dużo. Na rzecz wątpliwości powiedzieć, że kolekcjonista, ja tylko pokusowieństwo, żebyście nie ustali z chłodu, z nużenia, w tym szukaniu, tych 24 godzinach blisko Pana Jezusa. Jak się człowiek w modlitwie zaangażuje, utworzy, to zmęczyć się może. Ale to jest taki trud, takie wewnętrzne zmęczenie, które potem daje światło, radość i chęć do życia. I oby tak ten wasz czas spotkań się z tym przebiegał, oby moc, której zaczerpnięcie dla siebie pomogła wam być nie tylko świadkami Bożego miłosierdzia, ale szczęśliwi z tego powodu, że Jezus miłosierny przytuli każdego osobiście do swego serca, czego on jest dobre, czego potrzebuje i po co jeszcze trzyma go na świecie i mocno potrzebuje. Skoro Bóg z nami, to jest się to nami. Skoro miłosierdzie Boże współpracuje z nami słabością, patrzmy z nadzieją przyszłość. W tym duchu przyjmijmy Bogu za Pan z zapraszamy serdecznie, żeby w tym nabożeństwie wielotwowym, niepowtarzalnym,
rozkośnie Radia Maria, Ty jest mi Pan, ceny dług u stóp Jezusa Miłosiernego razem z Matką Miłosierdzia odprawić grzeszem się apel Jasnogórski Maryjny. O 21.30 będzie czuwanie na młodzieży, na 22.00 zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą modlić się o powołanie na Pańskie Zakonne, dziękować za powołanie na Pańskie Zakonne, bo jest msza święta pod przewodnictwem kapłanów, którzy również do nas kierują słowo pasterskie. O 23.00 modlitwy za zmarłych w Starachy. Prosimy, żeby na tę godzinę przynieść może lampiony, może później je przenieść na cmentarz, czy też pod krzyżem misyjnie postawić jako znak pamięci o tych, którzy nas poprzedzili, bo przekazali nam karty. By to Boże Miłosierdzie było również dla nich radością, a nade wszystko tym wielkim znakiem zbawienia. I od północy do godziny 7.00 czuwanie według porządku ustalonego w programie. Nie będziemy to przypominać, ale jutro taki dzień świąteczny, wyjątkowy, dlatego też msze święte z kazaniami dla wszystkich po godzinie 7.00, 9.00 dla chorych starszych, udzielenie zakonu do maszczenia chorych. O 11.00 msza święta z kazaniem dla dzieci i młodzieży, a później czuwanie do godziny 15.00. Przed 15.00 rozpoczniemy godzinę Bożego Miłosierdzia. Być może o godzinie 12.00, a więc po modlitwie aniołkańskiej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, bo zaleca tak również nam Kościół. I czuwanie, jak również odmówimy koronę do Bożego Miłosierdzia. I również wtedy po zakończeniu tego czuwania rozpocznie się msza święta kończąca nasze uroczystości. Panie już świętej, kończącej nasze uroczystości, prosimy, żeby przynieść wszystkie przedmioty z pomocą ludu Bożego. Będą one poświęcone, a zwłaszcza obrazy Jezusa Miłosiernego, które nabyliśmy z tej okazji. I przy tych obrazach chcemy poświęcić nas, wasze rodziny, naszą parafię Jezusowi Miłosiernemu, uczynić to w sposób uroczysty. Dlatego też bardzo prosimy, żeby przynieść ze sobą, jeżeli już mamy takie obrazy, do te, które już są podarczone, a te, które zwłaszcza na wiele, żeby zostały poświęcone. Po zakończeniu uroczystości przyświętej odprowadzimy obraz do samochodu kaplicy, by ksiądz kustosz mógł przekazać przejść do następnej parafii. Jesteśmy wdzięczni tym wszystkim, którzy się przyczynili do tego wydarzenia, by to było uświetnione równocześnie wielkiej powadze, szacunku i z wielkim takim klimatem rozwodnienia, bo to potrzebujemy takich właśnie chwil. Pamiętajmy, że w tym tygodniu jest również Dzień Matki Bożej Lubskiej, kiedy to modlimy się za wszystkich ludzi chorych, żyjących w dniu 11 lutego. Tak na całym świecie jest taki to dzień pogłoszony, żebyśmy pamiętali o naszych chorych, żyjących, a my uprzedzamy ten dzień i jutro na godzinę 9.00 prosimy, żebyście pomogli chorym, cierpiącym, zresztą starszym, żeby ich podnieść, odprowadzić tutaj do kościoła, bo może już nigdy nie przeżyją w takiej uroczystości. Żeby mogli przyjąć również sakrament na naszczenia chorych, żeby doznali umocnienia, będzie również okazja, by się mogły te osoby wyspowiadać. To jest takie wyróżnienie i równocześnie dla nas pewien wielki, wspaniały obowiązek. I pamiętajmy, że w sobotę również jest Cyryla i tego patron Europy, aby w ten sposób również podziękować za ten dar wiary i naszego wiśniewictwa, bo oni właśnie nam jakoś przekazali. Tak dobiegło końca naszej uroczystości. Za chwilę będzie również okazja, aby podejść i ucałować relikwie Świętej Siostry Faustyny, Świętego Jana Pawła II. Myślę, że będziemy to tak czynić, żeby ramienami wszyscy się nie napierali, tak jak to na Pana Jezusa, ale że jeżeli ktoś się dotknie tego znaku świętego, to całuje, żeby również te ręczniczki, jaki tam jest, żeby przetrzeć to miejsce i w ten sposób, żeby również pamiętać, że można zyskiwać odpusty, czy to cząstkowe, czy odpusty zupełne. Tak będzie można przez całą Bogę, a wszyscy będą
apostołów. One już są panowie, którzy trzymają te wiarze pańską, które będziecie mogli podchodzić. Ustawimy się w takim szeregu, bo jeden i drugi, też jeden i drugi rynek można usłuchać. W tym czasie poprosi może pana organista, może jeszcze jedną, którą mieście zaśpiewamy, a może wspólnie, tak, i za chwilę dopiero, gdy się zakończy to potrafię szli w religią, będziemy poprawiać święty Różaniec. Zapraszam.
Zatracali grzeszników. Połączmy również intencje
uciekli, zmartwychwstał. Umierz, a my wolności. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, dalej nam była nasza wiara. Bylibyśmy ludźmi na imię.